Bądź pozdrowiona pełna łaski, jasnogórska Pani. Bądź pozdrowiona Maryjo, która istniejesz dla Chrystusa, całą swoją osobowością zwrócona do Twojego Syna. Bądź pozdrowiona, która jesteś niedościgłym wzorem naszego zwracania się ku Chrystusowi, która objawiasz prawdziwą wielkość tego człowieka, który umie współdziałać z Bogiem. Pani, Twa władza na niebie i ziemi taką jest, iż kto łaski pragnąć do Cię nie pójdzie, latać chce skrzydłami martwymi. Twoja łaskawość nie tylko, że krocie próśb wysłuchuje, ale w każdej dobie naprzeciw słabej podąża istocie. W Tobie pobożność, miłosierdzie w Tobie wspaniałość, w Tobie się jednoczy wszystko, co ludzkość ma dobrego w sobie. Zwracamy się do Ciebie, nasza Matko i Królowo, w czasie epidemii. Już od dawna nie musieliśmy w Polsce stawiać czoła sytuacjom zagrażającym całemu społeczeństwu. Od wielu lat nie dotknęły nas powietrze, czyli zaraza, ani wojna, ani głód. A wraz z rosnącym poczuciem bezpieczeństwa wypłowiał też sens śpiewanych w kościele suplikacji. Obecna jednak pandemia stawia każdego z nas osobiście i całą naszą ojczyznę wobec sytuacji granicznej, która domaga się głębszego namysłu. Jeśli jest prawdą, że cierpienie ma sens jako kara za winy, to nie jest prawdą, że każde cierpienie jest następstwem winy i posiada charakter kary. Osoba sprawiedliwego Hioba jest tego szczególnym dowodem. Cierpienie może mieć również charakter próby. Niektórzy w tej sytuacji mówią, nic nie będzie już tak, jak było przedtem. I miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Bo nasza ojczyzna trzeba budować na czymś więcej, aniżeli tylko na pragnieniu nieustannego rozwoju gospodarczego, konsumpcji i gonitwie za pieniędzmi. W ostatnich tygodniach Pan Bóg daje nam czas ku temu, abyśmy przemyśleli i przewartościowali wiele spraw w naszym życiu i życiu naszej ojczyzny. Gdybyśmy po wyjściu z tego kryzysu pogrążyli się w tych samych, co wcześniej błędach, bylibyśmy ślepcami skazanymi na nieuchronną klęskę, ponieważ dopóki człowiek nie zwróci się do Boga całym sercem, nieuchronnie zmierza ku przepaści. Tak, pytanie o Boga nie jest tylko naszą prywatną sprawą. Jest to jednocześnie pytanie o same fundamenty naszej cywilizacji. Z pewnością w tej sytuacji jest rzeczą chwalebną dbać o siebie i bliźnich. Trzeba jednak pójść o krok dalej i uświadomić sobie, że czas epidemii to okres, w którym potrzeba silniejszego wyznania naszej wiary w bliskość Chrystusa Zmartwychwstałego. Potrzeba wyraźniejszego uświadomienia sobie tego, że istnieje miłość większa, bardziej trwała i pełna niż cały ten świat, którego jeden złośliwy wirus może wywrócić do góry nogami. W perspektywie jutrzejszego święta Konstytucji 3 maja warto też powiedzieć kilka słów o patriotyzmie. Patriotyzm wyprowadzamy z 4 przykazania dekalogu, czci ojca swego i matkę swoją. Wszak dziedzictwo duchowe, jakim jest ojczyzna, dociera do nas przez ojca i matkę. Poprzez rodziców zostajemy zakorzenieni w konkretnej historii, tradycji, języku, w ojczystym krajobrazie.
Jan Paweł II uczył nas tak otwarcia, jak i patriotyzmu, czyli umiłowania dużej i małej ojczyzny. Pisał: w czasie podróży przekonałem się, że z moim doświadczeniem historii ojczyzny, z moim narastającym doświadczeniem wartości narodu, nie byłem wcale obcy ludziom, których spotkałem. Wręcz przeciwnie, doświadczenie mojej ojczyzny bardzo mi ułatwiło spotkanie się z ludźmi i narodami na wszystkich kontynentach. To ważne słowa, szczególnie w kontekście opinii, że polskość miałaby nam przeszkadzać w pełnym otwarciu się na świat. Jednoczenie się z innymi narodami tylko wtedy nie będzie zakompleksionym poddawaniem się silniejszemu, tylko wtedy nie będzie bezmyślnym płynięciem z głównym nurtem, gdy sami będziemy wiedzieli, kim jesteśmy i kim chcemy być z naszą ponad tysiącletnią historią. Podczas pierwszej swojej pielgrzymki do Polski święty Jan Paweł mówił: zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, jeszcze raz przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili, ani nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Wyzwanie jakże aktualne w roku 2020. Tym bardziej, że dzisiaj rozumienie tego dziedzictwa dzieli Polaków. Żeby Polska była Polską, nie tylko nie znaczy dla różnych ludzi tego samego, ale dla niektórych nie znaczy nic zgoła. Ewangelia natomiast nadaje nowe znaczenie pojęciu ojczyzna. Ojcowizna, którym zyskaliśmy dzięki Chrystusowi, oznacza wieczną, niebiańską ojczyznę, do której zmierzamy. Dzięki otwarciu ojczyzny doczesnej na wieczność, patriotyzm nie staje się nacjonalizmem ani szowinizmem, które nie liczą się z prawami innych. Co więcej, perspektywa wiecznej ojczyzny rodzi w nas gotowość służenia ojczyźnie doczesnej. Skoro mamy przed sobą wieczność, to nie musimy się rozpychać łokciami i deptać innych w pogoni za własnym sukcesem, ale możemy służyć innym, służyć ojczyźnie, której Pani Jasnogórska jest matką i królową. Na koniec, w jedności z papieżem Franciszkiem, z wszystkimi polskimi biskupami, ogarniam serdeczną modlitwą całą wspólnotę Kościoła w Polsce, wszystkich naszych rodaków w ojczyźnie i na obczyźnie, wszystkich, którzy odbywają kwarantannę, tych, którzy chorują, którzy boją się o swój los i los swoich bliskich, tych, którzy pracują z oddaniem i męstwem w całej służbie medycznej i w innych służbach publicznych. Modlę się również za zmarłych oraz za tych, którzy w tych dniach stracili swoich bliskich. O Jasnogórska Matko naszej Ojczyzny, niech w Polsce, pomimo wszelkich różnic między nami, zapanuje ład, zgoda, wzajemny szacunek oraz wrażliwość na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka. Wiemy, czego oczywistym dowodem jest nasza obecna sytuacja polityczna, że naszymi własnymi siłami nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Ale wierzymy, że Ty, o Matko Pokoju, możesz nam to wyprosić u Twojego Syna. Niech dzięki Twemu wstawiennictwu nasz kraj, wsparty Twoim przebożnym orędownictwem, stanie się rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Niech stanie się wreszcie ojczyzną ludzi miłujących się nawzajem.
księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wraz z pozostałymi księżmi i biskupami prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.